Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z powrotem. To już drugi odcinek z Wiedźmina Dwójki. Zapraszam do oglądania. Wasza wysokość, proszę się ukryć. W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierach. Nie znam się. 2 lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie, co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Dziesiętnik strzelców! Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. No. Zapisujemy. Pewnie tak czy siak nie trafię tego. Aha. Widzę, że błędy w plikach. Trudno się mówi. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania. Ale by nie pytać. Jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty. To moje dzieci. Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne. Dupi mam prawo, jak będzie trzeba, to je zmienię. Jak będzie trzeba, to je zmienię. Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Ja łagodnie powiedziałem. Całkowitą słuszność. Dzięki Geraltowi z Rivii moja córka Adda żyje i jest żoną Radowida Redańskiego. Rozumiem. Obawiam się, że nie, ekscelencjo. Wiem, że młody królik tylko czeka, aż wyciągnę kopyta. Król Radowid Redański z całą pewnością życzy waszej wysokości zdrowia i długiego życia. To nawet nie było śmieszne, ekscelencjo. Coś mi się nie wydaje. Stare rody nigdy nie uznają redańskiego króla. Adda będzie musiała się zadowolić Redanią. Zrozumiałem. Kwestia dziedziczenia nie jest jeszcze ustalona. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na odejście. Zezwalam. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? No właśnie. Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Bardziej się nie dało. Właśnie, bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. No wiem, ciebie łajno obchodzi. Oła, moje plecy. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Trochę. Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam kurwa zrobiłem? Mi nie, mi nic, ale no wiesz. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Ufam ci, królu. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To Echevery! Łap, Wiedźminie! Nie trafię go, musi być po 4 stopnie. Walimy w czerwony pióropusz! Skurwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Musi być 1,5 stopnia.
Będzie 3 stopnie, nie? 3 stopnie. No więc. Musi być taki punkt jeden, jedyny, więc. Pamiętam go ciągle. Ja nie tak czy siak nie trafię. Musi być 1,5 stopnia. Trafiliśmy bydlaka. Uchylił się. Psia krew. Dorwiemy go na murach. Za mną, wiedźminie! Jak ja słowem boli? Za dużo alt tabuje, więc zrobię cięcie, zaraz wracam. Wracam po cięciu. Wiesz, wiedźminie, prędzej troszkę za dużo alt tabowałem, no i no, widzicie co chodzi. Aż mi wywaliło grę. Bardzo szlachetnie. Rzadko kiedy to się zdarza. Zresztą nieważne, jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to ważne. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. To nieźle. Stali w pierdol. Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Czołem, królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! Ładnie. No, i tak trzymasz. I tak trzymasz, pewnie. Ładnie, do broni. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, wiedźminie. Mów dalej. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Właśnie, Ariana Lavalet. Nakurwiają się. Wymieniam sprzęt. A ja tego nie lubię. Śmierć za Temerię to dobra śmierć, wiem. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie Słon, wasi ludzie idą ze mną.
Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Po chwałę! Cofnąć się! Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Zajdę tam. Po balistę. Znaczy do balisty. Easy. Nie ma. Nie traficie we mnie. Nie ustępować ani na krok! Zabić Wiedźmina! Zabić Wiedźmina! Jebać leniki! Wiem, że w drugą stronę muszę iść. Specjalnie idę w tą stronę. Chcę sobie wyczyścić szybko. Ła! No w plecy to mnie nie bi, człowiek! Spokojnie. Spokojnie. No już, 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 już. A i co wam jeszcze powiem? Wiedźmin 2 jest taką grą, co się robi dużo uników, a ja tylko z unikami. Ale w sensie wiecie, z unikami takie, które się udają, bo 2 to jest taka pojebana. Nie mamy regeneracji. I to jest to. Bez regeneracji jest ciężko i to bardzo. Ale na spokojnie.
Trochę czasu na to pójdzie. Od razu mi zdjął. Geralt, ale jak ja robię unik, to ty go kurwa aktywuj. Trochę to potrwa, no spokojnie. Trochę mam na mało życia, a na dwóch jest tak ciężko. Dobrze, niech tam pójdzie. Ja wypiję sobie eliksir. Jaskółeczkę, jaskółeczkę! Zawsze jest przydatna. A na trudnym tym bardziej jest przydatna, bo kurde, łatwy, normalny to bez problemu. Na trudnym zawsze jakieś wyzwanie, nie? No. Nie mam jakiś olej. Mamy. A zawsze coś tam zatruje. Świętokradcy! Ła. No chodź. Ta. Rdzen jest dobrym znakiem, żeby zatrzymać. No, spoko, fajnie, fajnie. Wreszcie jakieś wyzwanie. Ja nigdy się nie nauczą. Umiejętność. Asasyn. Dobra. Dobra, mamy przeciwników nowych. Nie ma takiego bicia. Cios w plecy zawsze lepszy. No. Więc zbierzmy co nieco. Przeda się czy...
Dobra, wycelowane. Ostatni atak. No, wykończenie. Już dawno chciałem takie zrobić. Nie ustępować ani na krok! No. Szarże użył, nie? Nie spalisz się? Też jeszcze żyć widzę. Też żyć. Ale... nie uda ci się to. No. Wystrzel. Strzel z balisty. Głowy. Na wieże! Bogowie są z nami! Nie mieszaj w to bogów, proszę cię. Królu. Bogowie sami nie chcą się wtrącać w to, co tutaj jest, ale to z czego? Bogowie, bogowie. Wchodzę do gry. Życia. W góry jest fajnie jeszcze wykończyć. Śmierć Kralowi! Śmierć Hordestowi! No i tyle. Tyle z tego dobrego. Bierzmy. Idziemy dalej. A to z czego, że rzuciłem Foltesta? No. Rozwalić to już! Topornicy! Porąbać nasz szczapy! Chodźcie pierwsi. Ja za wami. Nie jest tu bezpiecznie. Ostatni. Nie ma tak łatwo. No i
Ciekawe rzeczy są, widzę. Dobra. To będzie na trzeci odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych serii i odcinków z tej serii. Zapraszam na moje streamy. Oceniajcie jak chcecie, to wasza sprawa. Dziękuję. Zapraszam do kolejnych i trzymajcie się. Na razie. Cześć, cześć.